Małgorzata Parys, dzień dobry, zapraszam na informacje sportowe. Piłkarki ręczne PGNiG Superligi rozegrają drugą serię spotkań. W Lubinie miejscowe Zagłębie podejmować będzie Piotrkowie Piotrków Trybunalski. Lubinianki nowy sezon zaczęły od pewnego zwycięstwa z Eurobut JKS Jarosław 35-30. Tym razem Miedziowe zmierzą się z ekipą z Piotrka Trybunalskiego, która w ubiegłym sezonie otarła się o podium. W okresie przygotowawczym obie drużyny zmierzyły się ze sobą dwukrotnie. Na turnieju w Piotrkowie i Lubinie górą było Zagłębie. Zmiany kadrowe chyba w każdym zespole było ich trochę i teraz kwestia, jak na początku każdy zespół sobie poradzi w sensie zgrania. Tak? Jednym wychodzi to szybciej, innym wolniej. Piotrków jest dla mnie tak naprawdę dużą niewiadomą w sensie swojej formy sportowej, bo o ile jeszcze na turnieju w Piotrkowie gdzieś tam to był ten Piotrków z tamtego sezonu, tak tutaj u nas na turnieju no słabo się zaprezentowały i nie wiem, która to jest ich ta dobra strona. Też mają trochę kontuzji, jak to sobie ułożą, nie wiem. Oczywiście zdaję sobie sprawę, że mecze kontrolne, turnieje towarzyskie to nie jest liga. Na lidze jest większa mobilizacja. W drużynie z Piotrkowa przed nowym sezonem doszło do sporych zmian kadrowych. Piotrkowia w obecnym sezonie również będzie chciała włączyć się do walki o medale. Jest to na pewno kandydat do medalu, tak jak w tamtym roku. Pewnie wszystko zależy od tego początku. One będą chciały też dobrze zacząć. Na początku każdy ma czystą kartę, każdy ma szansę. I taka będzie ta liga, pewnie każdy z każdym będzie walczył o punkty, także walki się spodziewa. Mecz zaplanowany jest na sobotę 11 września o godzinie 19. Drugi mecz w nowym sezonie rozegrają również piłkarze ręczni Zagłębia. Podopiecznych Jarosława Hipnera czeka wyjazd do Tarnowa. Miedziowi udanie rozpoczęli sezon. Lubinianie pokonali na własnym parkiecie niewygodnego dla siebie rywala, czyli Stal Mielec. Teraz będą chcieli zdobyć komplet punktów w Tarnowie. Po odpoczynku będziemy się przygotowywali spokojnie do tego meczu. Inaczej na pewno niż przed meczem półfinałowym, bo chcemy mieć wolne głowy, spokojne głowy i jechać po 3 punkty do Tarnowa. Drużyna Zagłębia Lubin stać na pewno na 3 punkty w Tarnowie. Chcemy je przywieźć stamtąd i to zrobimy. Zagłębie w ubiegłym sezonie przegrało w Tarnowie ważny mecz. Z Unią Miedziowi przegrali w półfinale Pucharu Polski. No wiadomo, Tarnów pokazał nam w tamtych rozgrywkach, zwłaszcza w półfinale Pucharu Polski, że jest to ciężki przeciwnik. Mają w swoich szeregach 2 zawodników, którzy byli na Igrzyskach Olimpijskich. Są to super panowie, super zawodnicy. Wzmacniają się, robią fajne ruchy kadrowe. Mecz w Tarnowie odbędzie się w niedzielę o godzinie 16:30. Po reprezentacyjnej przerwie wraca piłkarska PKO Ekstraklasa. Zawodników KGHM Zagłębia Lubin czeka wyjazdowy mecz z Piastem Gliwice. Spotkanie zostanie rozegrane w niedzielę o godzinie 12:30. I tą zapowiedzią kończymy informacje sportowe. Dziękuję Państwu za uwagę i życzę udanego weekendu. Do widzenia.